Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Witam Cię, człowieku rozumny. Nazywam się Dawid Mysior, to jest program Sprawki Okiem Katolika Rano. Jest czwartek, 28 listopada. Dziś dzień ferialny, czwartej klasy. Wszystkie sprawy nasze prosimy Cię, Panie. Natchnieniem Twoim uprzedzaj, a pomocą wspieraj. Aby wszelka modlitwa i praca nasza od Ciebie się poczynała i przez Ciebie się kończyła. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Tematem rozprawki, która jak zawsze jest na końcu programu, jest, czy warto iść na krucjatę z błędami, w które polskich katolików wprowadzają teoretycznie katolickie pisma i portale. Wpierw jednak zapraszam na sprawki. Rumunia. W niedzielę w Rumunii odbyła się pierwsza tura wyborów prezydenckich. Wygrał ją niezależny, prawicowy i antyglobalistyczny kandydat Calin Georgescu, który zdobył 23% głosów. Swoją kampanię oparł na podkreślaniu przywiązania do tradycyjnych wartości rumuńskich i prawosławnych. Był przeciwnikiem działań prowadzonych w związku z popularnym kilka lat temu wirusem. Sprzeciwia się też prowojennej polityce Unii Europejskiej i NATO. Wraz z panem Georgescu w drugiej turze znajdzie się kandydatka liberałów, pani Elena Lasconi. Otrzymała ona nieco ponad 19% głosów i o włos, dokładnie o 2740 głosów, wyprzedziła urzędującego premiera, pana Marcella Ciolacu. Na czwartym miejscu znalazł się przywódca narodowo-konserwatywnej partii AUR, pan George Simion, który zdobył niecałe 14% głosów i niemal natychmiast po ogłoszeniu wyników poparł on Calina Georgescu. Piąte miejsce zdobył kandydat centroprawicowej partii narodowo-liberalnej, pan Nicolae Ciuca, który zdobył niecałe 9% poparcia. Swoje poparcie w drugiej turze przekazał on pani Lasconi. Druga tura wyborów już 8 grudnia. Z kolei w najbliższą niedzielę Rumunii będą wybierali parlament. Niemcy. Posłowie prawicowej alternatywy dla Niemiec w Bundestagu chcą, by rząd federalny wymógł na władzach Bawarii umieszczenie napisu „Nigdy więcej” w języku polskim na pomniku upamiętniającym ofiary obozu w Dachau. Taki napis od lat 60. jest obecny na pomniku w 5 językach – angielskim, francuskim, niemieckim, rosyjskim i oczywiście jidysz. Mimo że to Polacy stanowili największą grupę więźniów w Dachau, zarządcy byłego obozu nie uznali za stosowne do tej pory upamiętnić polskich ofiar. Dodatkowo posłowie AfD postulują przeznaczenie 5 milionów euro z budżetu Ministerstwa Edukacji i Nauki na badania dotyczące prześladowania Polaków w III Rzeszy oraz ich powojennych losów. Teraz niemieckie lewicowe władze będą mogły pokazać, na ile tzw. pojednanie polsko-niemieckie jest autentyczne, a na ile jest ono fikcją na potrzeby polityczne i gospodarcze Niemiec. Trzecia sprawka to krótka żywotów świętych dawka. W najbliższą sobotę obchodzić będziemy wspomnienie świętego Andrzeja Apostoła. Urodził się on około roku 5 w rodzinie rybackiej. Był rodzonym bratem świętego Piotra. Początkowo był uczniem świętego Jana Chrzciciela. Pod jego wpływem Andrzej wraz z bratem poszli za Chrystusem, gdy ten przyjął chrzest w Jordanie. Po zesłaniu Ducha Świętego Andrzej głosił Ewangelię w Bizancjum, a następnie w Azji Mniejszej, Tracji, Scytii, Grecji, Abchazji i na wybrzeżach Morza Czarnego. Według jednego z podań dotarł aż do ujścia Dniepru, popłynął w górę rzeki i około roku 40 przybył na wzgórze, wokół którego powstało miasto Kijów. Według innej tradycji dotarł na daleką północ nad jezioro Ładoga, na terenie dzisiejszej Rosji. Za swoją działalność apostolską Andrzej został skazany na męczeńską śmierć w greckim Patrai około roku 70. Rozpięto go na krzyżu mającym kształt litery X. Jest to pierwsza litera słowa Chrystus w języku greckim. Krzyż w tym kształcie został później nazwany Krzyżem Świętego Andrzeja. Święty Andrzej Apostoł jest patronem m.in. Szkocji, Grecji, Rosji i rybaków. Watykan. Stolica Apostolska opublikowała nowy rytuał obrzędów pogrzebowych papieża. Do najważniejszych zmian należą m.in.
stwierdzenie zgonu nie w pokoju, lecz w prywatnej kaplicy papieża, wystawienie ciała już w trumnie, a nie na samym kafalku, czy zastąpienie trzech tradycyjnych trumien z cyprysu, ołowiu i dębu dwiema, z cynku i drewna. Jak stwierdził papieski ceremoniarz arcybiskup Diego Ravelli, zmiany mają uwydatniać, iż jest to pogrzeb pasterza i ucznia Chrystusa, a nie władcy. W nowym rytuale uwzględniono także, jak napisano, aktualną wrażliwość teologiczną i kościelną. Jest to realizacja polecenia papieża Franciszka, który nakazał uproszczenie obrzędów papieskiego pogrzebu, tak by lepiej wyrażały wiarę Kościoła w Chrystusa Zmartwychwstałego. A zatem pogrzeb ma od teraz podkreślać radość zmartwychwstania. Najwyraźniej tradycyjna modlitwa za zmarłych nie uwzględnia dostatecznie wrażliwości teologicznej duchowieństwa ukształtowanego po Soborze Watykańskim II. To była sprawka czwarta, a po niej reklama. Uwagi warta. Zbliża się święto świętego Mikołaja i z tej okazji chcemy polecić Ci, mój drogi słuchaczu, dwie bardzo wartościowe książki dla dzieci. Pierwsza, Kłopoty Kacperka Góreckiego z Krzata, pani Zofii Kosak, to baśń, która pouczy dziecko o konieczności walki dobra ze złem i zgodnie z konwencją baśni kończy się zwycięstwem dobra. Akcja toczy się w tajemniczym starym dworze, w którym obok ludzi zamieszkują niewidzialne przyjazne skrzaty. Kacperek, główny opiekun domu, zostaje uprowadzony przez Sato, złośliwego chochlika strzegącego w Beskidach skarbów ukrytych przez zbójców. Porwanemu Kacperkowi wyruszają na pomoc jego przyjaciele, by po wielu perypetiach ocalić skrzata. Druga książka, Złoty Pierścień, pani Zofii Urbanowskiej, to mało znana, a niezwykle interesująca baśń, która opowiada o rozkapryszonej księżniczce Zorynie. Ma ona wszystko, o czym tylko zamarzy. Gwiazdkę z nieba, ptasie mleczko, piec z czekolady. Pomimo to jest ciągle niezadowolona i złośliwa. Pewnego dnia dziewczynka budzi się jako wiejska gęsiarka i poznaje życie w biedzie. Musi pracować oraz odczuwa rozłąkę z najbliższymi. To doświadczenie uczy ją, że trzeba kierować się dobrem, uczciwością i wrażliwością na drugiego człowieka. Dzięki tej przygodzie królewna zaczyna nowe, o wiele szczęśliwsze życie. Mimo baśniowej otoczki, książka zawiera wiele ciekawie poprowadzonych wątków z dziedziny polityki, na przykład, że źle sprawowane rządy mogą doprowadzić do wojen lub do strasznej rewolucji i że na osobach sprawujących władzę spoczywa ogromna odpowiedzialność za poddanych. Linki do obu książek znajdziesz, mój drogi słuchaczu, w opisie tego odcinka. Z kodem SPRAWKI od 28 listopada do 4 grudnia otrzymasz dodatkowy rabat przy zamówieniu obu książek. Serdecznie polecamy uwadze. Stany Zjednoczone. Speaker Izby Reprezentantów, republikanin pan Mike Johnson, ogłosił, że mężczyźni uważający się za kobiety nie będą już mogli korzystać z damskich toalet, przebieralni i szatni na Kapitolu, czyli siedzibie Kongresu Stanów Zjednoczonych. Przewodniczący Johnson powiedział: kobiety zasługują na przestrzeń przeznaczoną wyłącznie dla kobiet. Tymczasem kilka miesięcy temu Sąd Najwyższy Stanów Zjednoczonych stosunkiem 5-4 odrzucił ustawę autorstwa demokratów dopuszczającą mężczyzn do rywalizacji sportowej z kobietami. Już wcześniej prawa zabraniające takich praktyk wydały niektóre stany. Można się spodziewać, że po objęciu urzędu przez Donalda Trumpa w styczniu przyszłego roku takich aktów powrotu do normalności będzie więcej. Polska. Profesor Władysław Mielczarski z Instytutu Elektroenergetyki Politechniki Łódzkiej skrytykował na antenie Radia Wnet słowa minister klimatu pani Pauliny Henning-Kloski z Polski 2050. Oznajmiła ona w Sejmie: w Polsce często, kiedy świeci słońce, nie wieje wiatr, a kiedy wieje wiatr, nie świeci słońce. Taki mamy urok. I ta energia uzupełnia się. Pokażę Państwu na następnej komisji wykresy, jak energia ze słońca i z wiatru przez 12 miesięcy daje te same wolumeny. Tymczasem profesor Mielczarski stwierdził: jest takie stare przysłowie, że niewiedza nie jest grzechem, ale jej demonstrowanie jest grzechem ciężkim. Jako przykład, że pani minister się myli, podał początek listopada. Nie było wiatru, słońce w listopadzie, nawet jeżeli jest, to jest słabe,
I przez praktycznie 2 tygodnie cały system elektroenergetyczny w Polsce w ponad 90% pracował na elektrowniach węglowych i gazowych. Elektrownie wiatrowe dostarczały 4%, a elektrownie słoneczne 3%. W związku z tym, gdybyśmy nie mieli elektrowni węglowych i kopalni, które próbujemy z dziwną determinacją zlikwidować, to po prostu nie mielibyśmy prądu. To są naprawdę nieprawdopodobne bzdury, które opowiada pani minister. Szkoda, że Sejm zszedł do takiego poziomu. 7. sprawka to krótka katechizmu, dawka. Ksiądz Matthias Gaudron. Katechizm o kryzysie w Kościele. Kontynuacja rozdziału 2. Magisterium Kościoła. Kiedy papież jest nieomylny? Papież jest nieomylny, kiedy przemawia ex cathedra, to znaczy kiedy jako najwyższy nauczyciel narodów podnosi jakąś prawdę do obowiązującego wszystkich wiernych dogmatu. W tych przypadkach zapewniana jest papieżowi asystencja Ducha Świętego, tak iż nie może się on mylić. Ponadto teologowie przypisują papieżowi nieomylność jeszcze w niektórych przypadkach, na przykład przy ustanawianiu powszechnych praw Kościoła, albo jeśli powtarza on naukę głoszoną przez wszystkich swych poprzedników. Sobór Watykański I naucza. Kiedy biskup Rzymu przemawia ex cathedra, to znaczy jeśli wykonując swój urząd pasterza i nauczyciela wszystkich chrześcijan, mocą swego najwyższego apostolskiego autorytetu rozstrzyga, że dana nauka w dziedzinie wiary lub moralności ma być przestrzegana przez cały Kościół. Wtedy posiada on za pomocą obiecanej mu w osobie świętego Piotra Bożej asystencji ową nieomylność, w którą boski Zbawiciel chciał wyposażyć Kościół przy definiowaniu nauki wiary i moralności. Nieomylność papieska stoi w służbie zachowania wiary, która, jak widzieliśmy, jest przecież niezmienna i do zbawienia konieczna. Ten sam sobór podkreśla to w innym miejscu. Następcom Piotra został obiecany Duch Święty nie po to, aby oni przez jego objawienie głosili jakąś nową naukę, ale aby z jego asystencją święcie zachowywali i wiernie objaśniali przekazane przez apostołów objawienie względnie spuściznę wiary. Takie ogłoszenie dogmatu nie zdarza się zbyt często i wielu papieży z tej władzy w ogóle nie skorzystało. Na przykład w ubiegłym stuleciu ogłoszono tylko jeden dogmat, mianowicie dogmat o cielesnym wniebowzięciu Najświętszej Maryi Panny. Został on ogłoszony przez Piusa XII 1 listopada 1950 roku. Kiedy biskupi są nieomylni? Od odpowiedzi na to pytanie zaczniemy, mój drogi słuchaczu, jutro. Ponownie Polska. Miasto Warszawa poinformowało o wynikach konkursu na Warszawiankę roku 2024. Laureatką została pani Sylwia Gregorczyk-Abram, jak czytamy w opisie, adwokatka i obrończyni praw człowieka, która jest także współtwórczynią inicjatywy Wolne Sądy i Komitetu Obrony Sprawiedliwości. Pani adwokatka reprezentuje przed sądami mniejszości narodowe i seksualne. Z kolei warszawianką młodego pokolenia została panna Dominika Lasota, aktywistka klimatyczna. Prócz walki z tak zwanym globalnym ociepleniem, panna Dominika walczy także o prawo do pozbawiania życia dzieci w łonach matek. Członkami, jak zaraz zobaczymy, niespecjalnie pluralistycznej kapituły konkursu byli działająca na rzecz edukacji seksualnej para lesbijek pani Agnieszka Skrzyczkowska i pani Karolina Brzuszczyńska, znany aktywista LGBTQ i wszystkie inne literki pan Bart Staszewski oraz córka Jana Kulczyka, pani Dominika Kulczyk. I jeszcze raz Polska. Ambasador Stanów Zjednoczonych w Polsce, pan Mark Brzeziński, w związku z objęciem w styczniu urzędu prezydenta USA przez Donalda Trumpa, poinformował o swojej rezygnacji ze stanowiska. Pan Brzeziński w mediach społecznościowych napisał: 20 stycznia 2025 roku będzie moim ostatnim dniem na stanowisku ambasadora USA w Polsce.
Złożyłem rezygnację na ręce prezydenta Bidena, któremu jestem dozgonnie wdzięczny za obdarzenie mnie zaufaniem i powierzenie mi tej misji. Ambasador Brzeziński w trakcie realizacji owej misji nie tylko jawnie ingerował w polską politykę, przyjmując ministrów polskiego rządu na audiencji w ambasadzie, by omawiać wewnętrzne sprawy Polski, ale także aktywnie forsował radykalne zmiany kulturowe. Uczestniczył w paradach równości, spotykał się z homo- i transaktywistami. Wzywał też Polskę do zmiany prawa w zakresie ochrony małżeństwa i rodziny. Teraz należy mieć nadzieję, że nowy prezydent Stanów Zjednoczonych nie przyśle nam kolejnej pani Moschbacher. Ostatnia sprawka to krótka rozprawka. Ile razy od czasu rozpoczęcia przygody z publicystyką słyszałem, że niedobrze jest, szczególnie w tych czasach, atakować Kościoła, gdyż jest on już wystarczająco atakowany z zewnątrz. Przyznam, że niejednokrotnie słowa takie wzbudzały we mnie pewne wątpliwości. A może rzeczywiście nie powinno się krytykować tego, co dzieje się w Kościele? Dziś jednak jestem w pełni przekonany, że taka niby obrona Kościoła jest równie szkodliwa, co panoszące się w nim błędy. Gdyż to właśnie one, a nie jakiekolwiek ataki z zewnątrz, są przyczyną obecnego stanu. Zdrada doktryny, zdrada nauki katolickiej, a wskazywanie błędów nie jest atakiem na Kościół, ale jego obroną. Uważam, że w pewnym stopniu przez to, że rzesze katolików wyznawało zasadę, że lepiej nie krytykować niczego w Kościele, lepiej nie pluć do własnego gniazda, lepiej szukać tego, co łączy, a nie dzieli, i podobne, przepraszam, bzdety. Właśnie przez to dochodzi do sytuacji, od których każdy katolik sprzed 100 lat osiwiałby w chwilę, gdyby je zobaczył. I dziś nie mówię o tym, co robi współczesna hierarchia. Dziś chciałbym powiedzieć kilka słów o tak zwanej prasie i portalach katolickich. Na przykład ostatnio Gość Niedzielny opublikował tekst, w którym autor napisał, że uwaga, na słowo filioque dodane do credo prawosławni oburzyli się i znowu uwaga, nie bez racji. Słowo filioque wyraża pochodzenie Ducha Świętego również od Chrystusa, co jest uznanym dogmatem wiary. Natomiast w dalszej części artykułu autor napisał, że potem Kościół Zachodni wycofał się ze swojego błędu. Zwróciłem na ten tekst uwagę redakcji, ale artykuł jak wisiał, tak wisi. Pokazałem ten tekst komuś, kogo uważam za mądrzejszego od siebie i powiedział, wprowadzający niepokój i niewyjaśniający niczego chłam. Obrzydliwe, natomiast napisane tak, jak moderniści zawsze to robią, żeby pod pewnym kątem patrząc móc się z tego wyłgać. I ja podzielam tę opinię, a tekstów równie według mnie dwuznacznych można w Gościu Niedzielnym znaleźć bez liku. Natomiast biorąc przykład z zagranicy, możemy wejść na portal, który jest moim zdaniem jednym z najbardziej niezwykłych zjawisk na Ziemi, czyli prowadzony oficjalnie przez jezuitów portal America Magazine. Pierwszy artykuł, który rzucił mi się w oczy, to opatrzony zdjęciem Kamali Harris tekst zatytułowany Dlaczego mizoginizm nie pozwolił katolikom wybrać kobiety na prezydenta? I daję słowo, ten tekst nie wyróżnia się niczym od innych tysięcy tekstów na tym teoretycznie jezuickim i katolickim portalu. W dzisiejszych czasach jedyną mową wprost podlegającą krytyce jest obrona niezmiennej katolickiej nauki. Tym można podpaść. Niemal wszystko inne wydaje się być dozwolone. I wyznam ci, mój drogi słuchaczu, że jeszcze nie wiem, do jakiego stopnia zamierzam wejść w konfrontację z kilkoma polskimi niby katolickimi portalami. Gdyby jednak ktoś zapytał mnie o źródło kryzysu w Kościele, odpowiedziałbym, że jest nim rozciapkanie nauczania, tak by nikt już go nie rozumiał, lub jak u protestantów, każdy rozumiał je sobie tak, jak mu odpowiada. Oczywiście nie mogę wiedzieć, do jakiego stopnia owe portale i portaliki ponoszą odpowiedzialność za swoje teksty, skoro ich autorzy wychowani zostali na nauce modernistycznej. Natomiast atakowanie błędu nie jest atakowaniem błądzącego, a zatem skłaniam się ku lekkiej krucjacie przeciw błędom, w które polskich katolików bardzo konsekwentnie wprowadzają różne tego typu pisma i portale. Maryjo, posłuż się mną dziś jak chcesz. Wykorzystaj mnie jak chcesz, byle tylko choć jeden grzesznik zszedł z drogi zatracenia.
poszedł do spowiedzi świętej i zwrócił się ku Panu Jezusowi. To na dzisiaj wszystkie sprawki okiem katolika rano. Jeżeli chcesz nam pomóc, daj proszę łapkę w górę pod tym filmem na YouTubie i napisz co najmniej 5-wyrazowy komentarz. A jeżeli chcesz wesprzeć pracę zespołu Sprawek Okiem Katolika finansowo, regularnie na Patronite lub tutaj na YouTubie, albo jednorazowo przez wpłatę najmniejszej chociaż kwoty, to szczegóły jak można to zrobić znajdują się w opisie tego odcinka. Wszystkim bardzo dziękuję i przypominam, że 15 grudnia zostanie odprawiona kolejna msza święta tradycyjna w intencji o Boże błogosławieństwo dla wszystkich dobrodziejów naszej pracy. Mój drogi słuchaczu, życzę Ci błogosławionego dnia. Święty Andrzeju, módl się za nami. Człowieku rozumny, trzymaj się, nie łam się i bardzo Ci dziękuję za Twój czas. Przypominam Ci o linkach w opisie odcinka do dwóch dobrych książek dla dzieci oraz o kodzie sprawki, na który otrzymasz dodatkowy rabat. Mam też nadzieję, że do przeczytania na www.sprawki.pl i do usłyszenia jutro. Zostań z Panem Bogiem.